Cześć, witajcie na kanale Rizer w grze Grounded. Jest to dosyć ciekawa produkcja, która ma obecnie w ten weekend darmową wersję demo z okazji festiwalu, letniego festiwalu gier. Sporo różnych ciekawych produkcji można zagrać za darmo. Ona ma mieć premierę, jeżeli dobrze przeczytałem, za około półtora miesiąca i jest to gra wyróżniająca się nieco spośród survivali, bo jest to gra survivalowa. Mianowicie, tak w wielkim skrócie możemy powiedzieć, że my jesteśmy zmniejszonym człowiekiem w świecie mrówek i tam będziemy musieli przetrwać. Także wydaje się to dosyć ciekawe. Jest też tryb multiplayer, na którym, który jeszcze nie wiem, na czym polega. Zapraszam Was do oglądania, zostawcie łapę w górę, komentujcie, zasubskrybujcie kanał, jeżeli jesteście nowi, a my sprawdzamy ten tytuł i jeżeli uda mi się to opublikować jeszcze w weekend, no to musicie wiedzieć, że też możecie w grę jeszcze sobie zagrać za darmo. Nie wiem, czemu dialogi nie są mówione, ale tutaj chyba była opcja, żeby to włączyć. Apply. Menu. Pauset. Options. Button. Kurde, nie, to nie to. No dobra, czekajcie. Nie wiem, w którą stronę mamy iść, no i niestety nie czyta nam tych dialogów. Dobra, wyłączymy teraz sobie to, bo to jest jakaś tragedia. Pamiętam, że już coś takiego było w jakiejś grze i to był dramat. Dobra. Coś tam było. Dobra, mów w sad. Jesteśmy w jakiejś... Jesteśmy na ziemi po prostu. Żyjemy sobie, zobaczcie, w świecie mrówek. Co mamy pod V? Hot punch. Okej. Okay. To są jakieś dodatkowe jakieś ataki. Zobaczmy, co jest pod 1. Dobra, nie wiem, co jest pod 1. Ładna w ogóle grafika. Gra jest robiona przez Microsoft Studio. Mamy tylko pół godziny, zobaczcie, ten demo access. Także zobaczmy. Szkoda, że nie czytają. I just what I always wanted, snatched in my prime and now I gotta be tripping, you gotta wake up, wake up. Czyli gość tam mówi chyba do siebie po prostu. Track the signal. Dobra, to idziemy na signal. Jest tutaj craftowanie, zdaje się, że też jest jakieś robienie bazy, mamy misję, tutaj te demo na pewno jest jakiś... Kamieniem możemy uderzać. O, możemy się napić wody, zobaczcie. W lewym dolnym rogu widać ile... No, to tą wodę trzeba przygotować by było. I spada nam przez to jedzenie, że wypiliśmy taką. Mamy, widać jedzenie, widać wodę. Pick up and eat some mushroom, track the signal source. Tam jakiegoś grzyba mamy do zjedzenia. Może nie tego muchomora, ale sobie weźmiemy te grzybki. Dobra. Zobaczmy, czy coś jeszcze tu jest, jakieś, nie wiem, patyki, żeby właśnie coś już sobie tutaj wykrafcić. Tam też nam pokazuje grzybki, ale to chodzi bardziej o to, żebyśmy sobie je zjedli. Czekajcie, dobra, pod 6 mamy grzybki. Okej, okay. Gathered items automatically populate. No i nie zdążyłem przeczytać. Jejku, jak ja takich rzeczy nie lubię. Dobra, po prostu biegniemy dalej. Naszą misją jest wyśledzenie tego sygnału. Nie było też żadnego jakiegoś filmu początkowego, ale myślę, że tutaj coś takiego by było. Tu mamy jakiś analyzer. Analyze. I pewnie pokazuje nam różne schematy, które możemy za pomocą kamienia zrobić. Jakiś tu... Nie, czekajcie, tu mamy tak. Że możemy zrobić za jego... z kamieniem siekierkę i możemy też... jakieś punkty nauki odblokować. Dobra, a jeżeli... Invalid object, nie możemy tego znaleźć. Dobra. Zaraz nam się tu powinien zaploadować. You can construct all sorts of buildings from material. Materials to find. Open the construction. Pod B coś mamy, ale... Nie wiem, co to jest. Look around you to see what you can find. Musimy znaleźć coś w rodzaju badyla. Zobaczcie, będziemy mogli trawę ścinać. Tu mamy plant fiber. O kurde. No dobra, no to mrówki są naszej wielkości. Na razie lepiej na nie jest uważać. Musimy znaleźć jakiś patyk. Możemy też te
włókna pozbierać, ten fiber, bo może tam będzie też potrzebne, żeby zrobić coś w rodzaju liny. Zobaczmy na mapie, czy mapy nie ma. Mapy nie ma, pod M nic przynajmniej nie ma. Możemy też rzucić tym kamieniem. O kurde, dobra, zobaczmy tutaj, co jest. Yo, I am in the can, it's pretty grand. I don't know something that rhymes with soda, okay. Dajcie jakiegoś badyla. Nie wiem, czemu to są takie jakby patyki. Tam jest mrówka, a może trzeba zabić mrówkę? Bo my musimy tutaj wykonać misję, że znaleźć musimy jakieś dowody na coś. No, nie nadążam nad czytaniem wszystkiego, bo się skupię. O, dobra, mamy. To pewnie będzie ten sprig. To pewnie będzie coś do skraftowania. New crafting. Pod C będzie crafting. Możemy zrobić włócznie. Możemy zrobić topór, ale musimy mieć tego więcej. I musimy zrobić też sobie linę. Ale nie wiem, czy musimy zrobić linę, czy musimy mieć woven fiber. To bardziej wygląda jak ten woven fiber byśmy musieli mieć. Ale możemy zrobić dzidę, jak zbierzemy więcej tego saplinga. What? To nie jest to. A spróbuję rzucić w to. Okej. Okay. A mnie nic nie atakuje? To jest boss. Zabiłem to. Dobra, zabiłem to. A tutaj było na górze jakieś... Czekajcie, mrówki są przyjaciółmi? Mrówka ma dużo życia. I one uciekają? A widzicie, to jest w sumie spoko. Kurde, nie, to nie jest spoko, bo one są silne, ale ogólnie tym rzuceniem możemy ogłuszyć, więc jak one na przykład uciekają, to możemy ogłuszyć ją, o, i dogonić. Tylko, że coś z tyłu jest jeszcze. Kurde, nie trafiłem. Tylko, że ja tu umieranko mam. I te mrówki widzę, że mi wysysają chyba wodę. Ja staminy nie mam. Dobra, zaraz zobaczymy, co się stanie teraz. Respawn, super quit to jest pewnie do pulpitu. Oj, dobra, to mam tutaj od nowa. To biegnę szybko po tego lota. Widać, że jest zaznaczony na mapie, będzie łatwo go zdobyć i ryby. Dobra, udało się odzyskać. No, ten świat w trawie jest niebezpieczny. Zobaczmy teraz te skraftowanie, bo po drodze znalazłem kilka tych takich springów. Craft and equip zrobimy sobie. Dobra. Tylko nie wiem, skąd woven fiber zdobyć. A basic stabbed weapon to keep creatures at bay can also be thrown. Czyli możemy potrzebować więcej. I same mrówki z siebie nas nie będą atakowały, tak? Tak, dobra. Czyli jeżeli my nie będziemy dla nich agresywni. Tak? Na pewno? Jest między nami zgoda? To one chyba też nie będą agresywne. Nie wiem, skąd zdobyć. Czy co, weźmiemy? Tak, weźmiemy tego robaka. Tutaj znajdziemy. Weźmiemy po prostu. My musimy znaleźć jakieś więcej dowodów. O, dobra, coś tutaj znaleźliśmy. Okej, okay, tu jest jakaś, nie wiem, płyta główna. No, jakaś elektronika w każdym bądź razie. Musimy zobaczyć, co to jest za maszyna. A zobaczmy, spróbujmy ocenić to z góry. Co to może być? Jakby coś w rodzaju radia. Czekajcie, co to jest? Activate. Możemy to zrobić. Unblock the obscured laser. Find whatever is blocking the laser. Unblock the obscured laser. A, dobra, tu musimy ściąć to. Tylko, że do tego będzie nam potrzebna ta...
No dobra, spróbuję to. Nie, musimy mieć chopping tool. No to muszę znaleźć gdzieś ten woven fiber. Albo się nauczyć, jak się robi z tych zwykłych fiberów linkę. Chyba wiem, o co chodzi. Wydaje mi się, że ja muszę po prostu odkryć, tutaj przeanalizować te rzeczy. No i dobra. Analyze. Pewnie teraz będę mógł zrobić linkę. Na razie jeszcze nie, ale czekajcie, bo tutaj mamy plant fiber. To może z tego. Dobra, z tego. Tam chyba nawet wyskoczyło. Tu jeszcze ta mrówka, którą zabiłem. Tutaj coś jeszcze było, ale tego nie mogę przeanalizować i tego też nie mogę przeanalizować. Aha, tutaj wydaje mi się, że tutaj mamy jakieś baterie i muszą się one naładować czy coś w tym stylu. Dopiero wtedy będziemy mogli przeanalizować resztę rzeczy. Dobra, zobaczmy ten craft, czy nam wyjdzie. O, dobra, już jest. Zróbmy. O, i tutaj nam wyskakują, zobacz, tu mamy listę rzeczy, które możemy craftować. Ile ja potrzebowałem na axe? Dobra, mamy axe. Możemy też zrobić młotek, ale dobra, jeżeli będę miał topór, to już będziemy mogli ściąć tamten liść. Jeszcze coś tam z wodą jest w tutorialu, musimy znaleźć wodę, ale póki co, no to ja nie wiem, jak z tą wodą postępować. Ta woda wygląda na dobrą. Nie, dobra, ta woda nie była dobra. Find clean water. A jak sprawdzić, czy woda jest czysta? O, to jest pytanie. Taka woda z kałuży ogólnie powinna być czysta. Nie wiem, dziwne, bo nie wiem, jak tą wodę znaleźć. Właśnie, tu są chyba... Można nurkować, fajnie, ale widzę, że też chyba są... O, lepsze surowce. Tutaj mamy sap, to będzie żywica. Z żywicy będzie można zrobić pochodnie. Spoko. Fajnie, dobra, gdzie jest ten listek? Tam. Tam jest... Tam też jest jakaś ludzka rzecz do zdobycia i ciekawie to nawet wygląda. Ale tak strasznie długo... O nie, dobra, już można też takie krótsze ataki wykonać. No dobra, tutaj nam się udało. To jeszcze możemy bardziej pociąć, być może, żeby zebrać z tego więcej surowców. A teraz musimy znaleźć źródło osłabienia tego lasera. Co to może być? Chyba trzeba pójść w tamtą stronę, co? Jeszcze teraz mamy dzidę, to nie trzeba się bać. Nie, naprawdę gierka może się wydawać ciekawa. Nie wiem, jak tutaj ten multiplayer, ale raczej nie polegałby na PvP, tylko wydaje mi się, że jak już, to na jakiejś współpracy. Nie wiem, czy tutaj fabuła polega na tym, żebyśmy tu przeżyli, czy żebyśmy wrócili do normalnych ludzkich kształtów. A dobra, bo tutaj są jakieś żuki. Holy shit, to są kleszcze! Żuki, kurde, to są kleszcze. Które nam tu żują. Łuk mogłem zrobić wcześniej. Dobra. Jeszcze tam jest jeden na dole, to chyba tylko ten został. Smutno. A, bo to jeszcze pod ziemią idzie, to może trzeba tu będzie wejść. Craft and equip a torch. O kurde. A mrówka? Mrówka, jesteśmy Gucci, nie? Nie jesteśmy już wrogami. Musimy zrobić pochodnie. Craft, torch. Muszę zrobić... No to ja nie wiem, jak to zrobić, ale musimy zrobić ten fiber. To będzie craft. Coś mnie chyba żuje. Mało życia mam. Tam coś było, żeby bandaż... O, nie chcę mrówki zaatakować. Mrówka, my jesteśmy Gucci. Tych kleszczy tutaj to ciągle dużo jest. Dobra. Ciągle jestem głodny.
Tutaj są jakieś... Ja pierdziu, co tu się dzieje w ogóle? Nie wiem, jak tą pochodnię zrobić, bo nie mam tego jednego surowca i jeszcze nie jest wynaleziony przeze mnie. Ale widzę, że tutaj, jeżeli chodzi o kraftowanie, to sporo dosyć rzeczy jest. Drygrass chunk byśmy musieli zrobić. Możemy jeszcze zrobić łuk, ale tego mam za mało. Musiałbym więcej gnatów zabić. Gnat to jest chyba bąk. Ale nie jestem pewny. Jak zrobisz ten dry? Wydaje mi się, że jeszcze jest po prostu... nieogarnięty. No i zaraz umrę z głodu. Także chyba tu będę musiał po ciemnościach pójść. Ale tu jest tak... ogólnie to tu jest tak ostro ciemno, że naprawdę nic nie widać. Pewnie tu zginę. A później... ja nie wiem, jak tu wrócę później. Coś jeszcze tu żyje? Jeszcze coś już przede mną jest? Dobra, udało się. To teraz od razu stąd wybiegam jakoś. Dobra, jakoś to ogarnąłem. Investigate the mysterious machine further. Dobra, to idziemy chyba... A nie, wracamy po prostu. Uwaga na te różne kleszcze i inne mrówki, nie mrówki, żeby one mnie też nie zaatakowały przypadkiem. Nie wiem, co z tym jedzeniem. Jak tutaj to jedzenie sobie odzyskać? Nie wiem, jak sprawdzić, która woda jest... No patrzcie, z tego pewnie można bazę sobie zbudować. Nie wiem, jak jedzenie ogarnąć, nie wiem, jak sprawdzić, która woda jest ok, która nie jest ok. Nie wiem też, jak wyrzucić te rzeczy, które mam na sobie. R. Dobra, R. Spoko, fajnie można zbierać te rzeczy. Sygnał już tam mamy przywrócony, gdzie jest nasz przycisk. Co, na czym to polega? Co to jest w ogóle? Jakiś taki... nie wiem, o co chodzi. Co tam się wydarzyło? Jakiś generator siadł chyba. You have reached the end of the story content accessible right now. Feel free to continue exploring, crafting, building and surviving. This is just the beginning. Czyli 28 lipca będzie premiera. No spoko w sumie, gra wygląda dosyć ciekawie. Ciekawe, na czym by polegał multiplayer. Jeżeli chodzi o craft, o, to tutaj możemy na przykład coś postawić. Czekajcie, może na dół trzeba zejść. Okej, to się jakoś tam dostosowuje. Zobaczmy. O, można sobie obrócić. Okej, a jeżeli bym chciał coś innego zbudować, na przykład drzwi. To będą drzwi. No i teraz... teraz tutaj możemy zabudować to, tak? No, tylko nie mam rzeczy wystarczających. Spoko, w sumie wydaje się gra ciekawa. Myślę, że ona tutaj nawet może być dosyć rozbudowana pod względem tego craftu, że tutaj może być dużo rzeczy do wykraftowania. Dajcie znać, co o niej sądzicie. Zostawcie łapę w górę. Nowe osoby zachęcam do zasubskrybowania. Ci, co subskrybują, kliknijcie dzwonek, żeby dostawać powiadomienia. W dzisiejszym odcinku to wszystko. I do zobaczenia. Być może w tej grze 28 lipca, a jak nie, to przy innych odcinkach. Pozdrowienia i cześć.